Słuchasz właśnie audycji Scenariusze Kariery, czyli podcastu o świadomym kształtowaniu swojego życia zawodowego. Ja nazywam się Agnieszka Jurkowska i zapraszam Cię do słuchania. Cześć, miło mi się z Tobą spotkać w kolejnym, 80. odcinku podcastu Scenariusze Kariery. Większość osób nie lubi sprzedawać, tak samo jak nie lubi szukać pracy. Te słowa padają w 4. odcinku podcastu, którego gościnią była Magda Krawczak. W rzeczywistości wiele możemy skorzystać, podpatrując techniki i praktyki sprzedażowe, aby poszukiwanie pracy stało się bardziej efektywne. Wówczas, a był to początek 2020 roku, rozmawiałyśmy z Magdą o tym, jak odczarować sprzedawanie siebie poszukując pracy. Teraz w tym odcinku rozmawiam z Marzeną Mazurkiewicz o pierwszym etapie sprzedaży, czyli o prospectingu i jego zastosowaniu w docieraniu do ofert i do pracodawców. Na jakie wyzwania odpowiadamy? Przede wszystkim, jaka metoda poszukiwań ma sens? Szczególnie, gdy efekty przestaje przynosić pierwszy sposób, jaki zazwyczaj stosujemy przy poszukiwaniu pracy, czyli odpowiadanie na dostępne ogłoszenia. Rozmawiamy o tym, jak ułatwić sobie wyszukiwanie firm, decydentów i informacji o firmach, które pomogą później w tworzeniu właściwej strategii komunikacji. I wreszcie, ważny wątek, który zajmuje znaczną część naszej rozmowy, czyli jak pisać wiadomości, gdy poszukujemy pracy. Jak pisać maile, jak pisać wiadomości na LinkedInie, począwszy od tego, jaki nadawać im tytuł, jak dobrze rozpoczynać, o czym pisać w rozwinięciu i jak kończyć. Marzena dzieli się konkretnymi przykładami, z których można od razu skorzystać. Podpowiada też, jak dalej utrzymywać relacje z ważnymi dla nas firmami i osobami. Sama praktyka, której możemy uczyć się od najlepszych. Marzena od 16 lat pracuje w sprzedaży jako budowniczka działań prospektingowych. Swoje doświadczenie zdobywała w firmach rekrutacyjnych, szkoleniowych, konsultingowych i marketingowych. Operacyjnie otworzyła ponad 1000 drzwi do decydentów na poziomie C-level w największych firmach w Polsce. Jest trenerką metodyki Sandlera i z tą metodyką pracuje już od ponad 10 lat. Jak mówi o sobie, jest od praktyki, a nie od teorii. Jest od brudnej, najbardziej niewdzięcznej, nielubianej przez sprzedawców prospektingowej roboty. Od łączenia starych narzędzi z nowymi, od zimnych maili, telefonów, social sellingu na LinkedInie i mądrego wykorzystywania digitalowych narzędzi. W skrócie, Marzena jest od skutecznego prospektingu, bo na inne zwyczajnie szkoda czasu. Zapraszam Cię już do wysłuchania tej rozmowy i do tworzenia własnej strategii poszukiwania pracy. Cześć Marzeno. Cześć, witam. Bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać i po raz kolejny w podcaście Scenariusze Kariery poruszać temat sprzedaży, a dokładnie tego, w jaki sposób możemy skorzystać z różnych technik, praktyk sprzedażowych na etapie poszukiwania pracy. Bardzo mi miło. Skupimy się na jednym, tak naprawdę pierwszym etapie procesu sprzedażowego, którym jest prospecting. Specjalizujesz się w tym obszarze i jestem ciekawa, jak definiujesz, czym prospecting sprzedażowy jest i jak to się w ogóle stało, że ty w tym obszarze właśnie się specjalizujesz? A to już mówię, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, ale tak od początku. Prospecting w sprzedaży to jest nic innego jak poszukiwanie klientów. Jest to taki szereg czynności, metod, które mają na celu przygotowanie na przykład listy firm, listy osób, które zakładamy, że potencjalnie mogą być zainteresowane albo naszym produktem, albo po prostu naszą usługą. I właściwie tyle, jeżeli chodzi o sam prospecting. Natomiast jeżeli chodzi o moje takie działania i dlaczego ja wybrałam tą dosyć wąską dziedzinę prospectingową, to tak naprawdę historia jest jeszcze bardzo zamierzchłych czasów, kiedy ponad 14 lat temu pracowałam w oddziale pracy tymczasowej w jednej z agencji pracy. Moja praca polegała na takiej 360-ce, pełnej 360-ce, która miała na celu pozyskanie klienta, sprzedaży do niego projektu rekrutacyjnego, potem rekrutacji dla niego pracownika i administracji personalnej zatrudnianego. To była dla mnie szkoła życia właściwie z zakresu sprzedaży do klienta, sprzedaży swoich pomysłów, umiejętności też pozyskania tych kandydatów z różnych branż w środowisku bardzo mocno konkurencyjnym. I to tam tak naprawdę wiedziałam już, że ten etap wyszukiwania i z jednej strony klientów, ale z drugiej strony
kandydatów jest z mojej perspektywy najbardziej ciekawy. Jest to taka, coś w rodzaju takiej zagadki i mi to najbardziej tak naprawdę odpowiada. Czym zajmujesz się dzisiaj? Dzisiaj mam w ogóle taką zupełnie trochę inną rolę, bo dzisiaj pracuję w firmie, która się nazywa Prospecting Lab. Jest to taka wyspecjalizowana jednostka firmy Sandler Training Polska, w której dzielimy się wieloletnim doświadczeniem, jeżeli chodzi o metody prospectingowe z bardzo różnych obszarów. Od researchu, zimnych maili, telefonów, social sellingu, budowania profili eksperckich na LinkedInie. W skrócie tak naprawdę skutecznego prospectingu, bo na inne zwyczajnie szkoda czasu. No i podczas warsztatów z klientami, bo prowadzimy również warsztaty, zawsze pracujemy na liście klientów, które handlowiec w danym momencie chce pozyskać. Stąd też takie ciekawe z mojej perspektywy połączenie do tego dzisiejszego naszego tematu, bo chciałabym też zaproponować taki trochę inny sposób poszukiwania sobie pracodawcy, zwiększenia naszego udziału w tym całym procesie i większe tak naprawdę wychodzenia z większą inicjatywą. No właśnie. Tutaj już łączysz, jak szukać pracodawców, w jaki sposób można wykorzystać metody prospectingowe w sprzedaży. Gdzie są te linki? Z czego warto, gdzie to się łączą te dwa obszary ze sobą? Wiesz co, taka najprostsza prawda o prospectingu jest taka, że albo idziemy w ilość, albo w jakość. I to, co ja dzisiaj widzę w ogóle w obszarze poszukiwania pracy, bo z jednej strony ja pracuję w sprzedaży, ale z drugiej strony jestem też pracownikiem. Jestem osobą, która też może być w sytuacji poszukiwania pracy. I w poszukiwaniu pracy też możemy przyjąć takie założenie, że albo zarzucamy sieci bardzo szeroko, czyli na przykład wysyłamy przygotowane jedno CV na wiele różnych ofert pracy. Te oferty pracy oczywiście mogą być umieszczone na LinkedInie albo na jobboardach. No i to, co się dzieje potem, to najczęściej liczymy na to, że statystycznie ktoś się złapie i dostaniemy zaproszenie do rozmów. Co z mojej perspektywy, ale też mojego doświadczenia, doświadczenia moich znajomych pokazuje, że dosyć rzadko się zdarza, bo my mamy realnie rzeczywiście duży procent, szczególnie my, czyli osoby ze sporym doświadczeniem, mamy problem z uzyskiwaniem informacji zwrotnej po stronie pracodawców. Bardzo często po prostu nie odpowiadają na nasze wiadomości i na nasze wysyłane CV. Zgadza się, to jest jedno z większych wyzwań. Tak, dokładnie. No ale i to jest jakby jeden sposób szukania pracy, a z drugiej strony możemy też pójść dokładnie w odwrotnym kierunku i zwykle to przychodzi z czasem, kiedy na przykład, nie wiem, po 2-3 miesiącach poszukiwań i oczekiwania na jakąkolwiek informację zwrotną, próbujemy coś zmienić w naszych działaniach i tu zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy główkować, przychodzi ten moment, że może coś w CV nie tak, może coś powinniśmy poprawić, albo nagle pomysł, no dobra, może to już jest ten czas, żeby ten profil na LinkedInie trzeba odświeżyć. Natomiast nadal rzadkością jest takie podejście do zmiany całego procesu i takiego większego wychodzenia z inicjatywą. A tak jest w dobrze przygotowanym prospectingu, bo możemy zastanowić się, do kogo chcemy dotrzeć, w jakich firmach mamy największe szanse na wygraną z naszym doświadczeniem, w jakich firmach właśnie chcemy podjąć pracę. I na znalezienie gdzieś tam informacji, które pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację biznesową danej firmy. Na przykład wywiad z szefem konkretnego działu czy prezesem firmy, który mówi, że otwierają się na międzynarodowe rynki, że ten właśnie 2024 czy tam 2025 to będzie ten moment, w którym dana firma wychodzi szerzej. Chiny, Czechy, Skandynawia, cokolwiek skreślić, gdzie nasze doświadczenia na przykład w międzynarodowej sprzedaży. Jeszcze do tego znajomość tego konkretnego języka może być asetem. I to jest właśnie taka informacja, którą możemy wykorzystać potem budując przekaz, czyli wybierając kanał dotarcia na przykład albo telefon, albo e-mail. I dopiero tak uzbrojeni możemy stanąć w poszukiwaniu odpowiedniego stanowiska pracy. Tego nie zrobimy szybko i automatycznie, ale tak naprawdę paradoksalnie efektywność tych celowych działań jest dużo większa niż jakbyśmy weszli na jobboardy i wysyłali po 50-100 CV. Oczywiście w zależności od doświadczenia, od poziomu w danej organizacji i stanowiska w danej organizacji, na które będziemy aplikować. Również jestem zwolenniczką z takich działań jakościowych niż ilościowych.
Natomiast tak jak nie lubimy sprzedawać i też tak wynika przynajmniej z mojego doświadczenia, czy też rozmów ze sprzedawcami, to ten pierwszy etap prospektingu, wykonywania zimnych telefonów, czy też pisania na zimno jest tym najmniej ulubionym etapem sprzedaży. I tak jak mam okazję również rozmawiać z osobami poszukującymi pracy, widzą sens w tych działaniach, natomiast też gdzieś odraczają je w czasie, widząc je jako trudne. W jaki sposób albo jakimi argumentami przekonałabyś tych, którzy odraczają tego typu działania, do tego, aby rzeczywiście wcześniej niż później je podjąć? No wiesz, myślę, że już w pewnym momencie, jeżeli przejdzie ten taki, jeżeli w procesie poszukiwania pracy dojdziemy do takiego punktu zwrotnego, gdzie te pierwsze standardowe metody przestają działać, to staramy się znaleźć jakiekolwiek inne, no bo mamy swoje rodziny, mamy rachunki do opłacenia, po prostu życie, więc jakby zaczynamy, staramy się kombinować, zaczynamy szukać kolejnych sposobów na to, co może gdzieś w jakiś sposób spowodować, że jednak znajdziemy ten klucz do tego, w jaki sposób poszukać danego pracodawcy. No i oczywiście z jednej strony, to tak jak powiedziałaś, to może być ten złą sławą okryty cold calling, cold mailing, ale tutaj też taki nietypowo do końca wykonany, no bo powiedzmy, widzę na jobboardzie, że jest oferta pracy, okazuje się, że termin wygasł wczoraj. Powiedzmy, przegapiłam. I to jest ten moment, jeżeli na przykład, jeżeli się okaże, że i tutaj łączymy różne kanały, jeżeli się okaże, że ja sobie na LinkedInie wpiszę nazwę firmy i zobaczę, że na LinkedInie również jest ta oferta pracy, albo była oferta pracy i ona jest podłączona pod konkretnego rekrutera, albo nawet rekruter danej firmy napisał, że poszukuje do działu tej konkretnej osoby na to konkretne stanowisko, które mi bardzo odpowiada, to ja dzisiaj to, co mogę zrobić, to mogę znaleźć numer telefonu do tej konkretnej osoby decyzyjnej, do której działu potrzebny był ten człowiek. Mogę spróbować do niej zadzwonić i zapytać się właśnie w takim, z takim konkretnym komunikatem, że może ja już nic nie wskuram, że być może już jest za późno, bo widzę, że to ogłoszenie zostało zamknięte na takim i takim jobboardzie. Ale z uwagi na to, że z jednej strony widzę, że to jest właściwie idealne stanowisko dla mnie. Mam tutaj bardzo dobrze mocne asety w postaci i doświadczenia, i języków. Znam rynek przede wszystkim. No to pytanie, czy ja jestem jeszcze w stanie w tym ostatnim momencie, na tej ostatniej prostej dosłać jeszcze CV. Bo czasami okazuje się, że jednak jestem w stanie i mogę. I wtedy taki telefon ma sens, bo jeżeli mówimy o takim dzwonieniu dzień dobry, czy takim standardowym dzwonieniu prospektingowym, no to raczej bym z tych kanałów nie korzystała. Zdecydowanie, jeżeli już miałabym jakiś kanał proponować, to proponowałabym zimne maile. No ale to jest później, bo zanim zimne maile, to ja muszę zrobić pierwszy krok. No i taki pierwszy krok to jest wyselekcjonowanie firm, potem też osób, które tymi firmami zarządzają albo zarządzają konkretnym działem, obszarem, w którym mamy doświadczenie. Potem możemy sobie wybrać kanał dotarcia. Najczęściej będzie to e-mail. No i napisanie do nich maila to jest wyzwanie, bo po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, bo po pierwsze co się liczy to czy przeczytają, po drugie w jaki sposób na niego zareagują. To bardzo przypomina proces pisania właśnie zimnych maili w prospektingu. I tutaj są dwa decydujące momenty. Po pierwsze tytuł maila, który będzie ciekawy, który będzie oryginalny, ale nie za wiele albo prawie nic nie będzie zdradzał i skłoni właśnie do tego naszego odbiorcę, żeby go otworzył. I to jest pierwszy krok. I teraz jakby wszystko dobrze, ciekawy, oryginalny tytuł, ale co to znaczy? No to może być na przykład tytuł maila nowa księgowa. On zupełnie nic nie mówi, ale jeżeli ja jestem na stanowisku księgowej i szukam właśnie takiej oferty pracy, to taki tytuł spowoduje konsternację po drugiej stronie. Nowa księgowa, ale nowa księgowa w firmie, ale o co chodzi? I klika i wtedy, ale mam ten klik, tak? I jakby to jest pierwszy krok. Albo tak jak w przypadku mojej koleżanki Kingi, z którą razem współtworzymy Prospecting Lab, bo to jest w ogóle ciekawa historia jej córki, która studiowała w Hiszpanii,
I to był kierunek związany z branżą filmową, branżą audiowizualną. I taką przepustką, żeby w ogóle wejść do tego świata, było na początek zrobienie stażu, nawiązanie kontaktów, zdobycie gdzieś jakichś pierwszych doświadczeń, czegoś, co będzie można umieścić w swoim portfolio. No i Rita, córka Kingi, była w obcym kraju, była bez znajomości, bez kontaktów. Na dodatek w tym czasie na rynku nie było żadnych ofert dotyczących stażu. I to tutaj zdecydowanie podnosiło poprzeczkę, bo trzeba w ogóle przekonać kogoś, że powinien przyjąć stażystkę, której w ogóle nie szukał. No i oczywiście chodziło o to, żeby to była dobra, licząca się w branży firma, która potem będzie mocnym punktem w CV. No i Kinga z Ritą wpadły na pomysł i wykorzystały tytuł Prośba o 57 sekund. Nie wiadomo, o co chodzi. Troszkę zaciekawia i klikam. Nie wiem, czy to będzie jakaś reklama, czy ktoś chce mi coś sprzedać. Nie mam zielonego pojęcia, z niczym mi się to nie kojarzy, więc po prostu klikam, żeby otworzyć. I to jest jakby kluczowy początek. Zaintrygować tytułem maila, żeby druga osoba na niego kliknęła. Dokładnie tak. Tytuł nie załatwi za nas całej sprawy, ale jest takim wstępem do tego, że na skrzynce u klienta bardzo często jest czarno. Tych maili jest bardzo dużo, maili z rabatami, z propozycją spotkań, więc te tytuły maila mają ważne zadanie, mają przyciągnąć uwagę, ale nie zdradzić, o co chodzi. I to może być prośba o 50 sekund, to może być tytuł w postaci właśnie, nie wiem, nowa księgowa, że nie wiemy, czy to jest nowa księgowa w firmie, czy to, że to jest jakieś ogłoszenie, czy o co chodzi. A to może być po prostu tytuł wiadomość do pani Agnieszki Jurkowskiej, czyli tej osoby konkretnej z działu. Ona też nie wie, o co chodzi. I jakby w tytule tylko o to chodzi, tak? Żeby nie zdradzał za dużo, a zaciekawił. No i potem kluczowy jest początek, tak? Czyli te pierwsze zdanie albo nawet pierwsze dwa zdania, bo to one decydują, czy ten mail trafi do kosza, czy będzie czytany dalej. I tutaj jakby z perspektywy sprzedażowej, jak piszemy maile, to jest bardzo istotne, żeby jednak te maile nie były za długie, z tego względu, że ponad 70% dzisiaj osób swoje skrzynki otwiera na telefonach. W związku z tym ten mail też powinien mieć pewną strukturę i przede wszystkim nie powinien mieć zbyt wielu znaków. To jest ważne, więc warto ten początek maila naprawdę dopracować w każdym najdrobniejszym szczególe. No i tych początków też może być, tych otwarć może być kilka, bo może to być na przykład: Szanowna Pani, proszę o dosłownie minutę Pani czasu, dokładnie tyle zajmie Pani przeczytanie tej wiadomości i zdecydowanie, czy warto z nią coś zrobić dalej. No i pytanie, czy ja mam jakieś możliwości, nie wiem, bo ktoś mi polecił kontakt z tą Panią, to wtedy mogę napisać: kontakt z Panią poleciła mi z imienia i nazwiska ta konkretna osoba. I jakby to jest wstęp. Nie za wiele mówi, ale też jakby pokazuje, że ta druga strona jakby sama zdecyduje, co ona dalej gdzieś z tym mailem zrobi, tak? Też jeszcze nie wie do końca, o co chodzi, ale żeby się dowiedzieć, musi znowu zacząć czytać ten właściwy kawałek, czyli to rozwinięcie. No i potem jest ten moment na rozwinięcie, czyli kim jestem, dlaczego postanowiłam zaryzykować i zawalczyć o pracę w tej firmie, gdzie pokażę swoją osobistą motywację. I tutaj przede wszystkim nie chodzi o przepisywanie doświadczenia z CV, czyli pisania ściany tekstu, bo tego nikt nie przeczyta. Szczególnie kiedy na przykład nie widzimy wolnych wakatów w firmie, które nas interesują, bo taka sytuacja też się może zdarzyć, no to wtedy takie rozwinięcie na przykład może mniej więcej wyglądać tak. Od dłuższego czasu praca dla firmy X albo dla waszej firmy jest na liście moich gdzieś zawodowych celów, albo na przykład stanowiłaby dobre uzupełnienie mojego doświadczenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może być mission impossible, bo obserwując uważnie rynek i wasze działania, od bardzo dawna nie widziałam ofert pracy w tym konkretnym dziale, czyli w dziale sprzedaży, w dziale IT, księgowości itd. Mimo wszystko postanowiłam zaryzykować i wyjść z inicjatywą i propozycją rozmowy, spotkania, w zależności od tego, na co chcemy, po co jest ten e-mail, na którym opowiem o swoim doświadczeniu, ale też podzielę się przemyśleniami i pomysłami na pewne działania, na przykład w obszarze pozyskiwania klientów, do sprzedaży czy wznowień współpracy, bo tym właśnie na co dzień się zajmuję. I to jest właściwie koniec. I to jest ten środek. No a końcówka to już jest klasyczne call to action w sprzedaży i to może brzmieć na przykład: będę ogromnie wdzięczna, jeśli nie pozostawi Pani mojego maila bez odpowiedzi, bez względu, czy odpowiedź będzie na tak, czy na nie. Bardzo mi się podoba. Konkretna struktura z tym, na co zwrócić uwagę na początku, w środku i na końcu, i oczywiście zadbać o tytuł.
Tak. No i to, na co musimy się chyba na pewno nastawić, to na sytuację klienta, czyli na przykład tej firmy, tego pracodawcy, z którym się kontaktujemy, bo z jednej strony nie wiemy do końca, w jakim momencie oni są pracy. Być może gonią, właściwie spotkanie goni spotkanie. Często jest tak, że ten e-mail może gdzieś wpaść tam, gdzie nie powinien, nawet dobrze napisany, nawet z dobrym tytułem. Więc warto po kilku dniach robić follow-upy. A prawda jest taka, że my dzisiaj właściwie praktycznie nie robimy follow-upów. Po pierwsze, z jednej strony rzadko kiedy się tak wyróżniamy, czyli nie piszemy do naszych potencjalnych pracodawców, a jeżeli już napiszemy, to jeżeli robimy follow-up, to on najczęściej brzmi: dzień dobry pani, jakiś czas temu przesyłałam wiadomość, czy przesyłałem CV, zastanawiam się, czy dotarła. W związku z tym tutaj też możemy trochę inaczej się wyróżnić. I ten follow-up może brzmieć na przykład tak: dzień dobry pani, dzień dobry panu, piszę w nawiązaniu do pańszej wiadomości. Może nawet uzna pan, że zbyt odważnie. Zastanawiam się, czy brak informacji z pana strony oznacza, że na tę chwilę nie potrzebuje pan w swoim dziale osoby o moim doświadczeniu. Postanowiłam o to zapytać, bo intensywnie poszukuję pracy, a nie chciałabym zarzucać pana wiadomościami, jeśli z pana strony nie będzie chęci do podjęcia dalszych kroków, rozmowy, albo po prostu nie widzi pan szansy na powiększenie swojego zespołu. Przysyłam wyrazy szacunku. I to jest jakby jedna z propozycji. Albo inna, kiedy na przykład, nie wiem, jesteśmy po spotkaniu z rekruterem, umawiamy się na jakiś konkretny kontakt, tego konkretnego kontaktu nie ma w danym dniu, ale też tygodniu. No i nie wiem, po dwóch tygodniach takiego oczekiwania możemy wysłać wiadomość: dzień dobry pani, umawialiśmy się, że otrzymam od pani informację, jakąś decyzję w ciągu kilku dni. Minęło już trochę czasu i mam wrażenie, że sprawa gdzieś utknęła w martwym punkcie. Nie chciałabym, żeby odbierała mnie pani jako kogoś, kto naciska i próbuje się narzucać, dlatego będę zobowiązana za krótką informację zwrotną w mojej sprawie, nawet jeśli będzie pan na nie, jeśli będzie pani na nie. Tak? No bo raczej mamy już takie poczucie, że no, po tylu tygodniach nasze szanse maleją na dane stanowisko, ale fajnie by było zamknąć tą sprawę do końca. Więc zadaniem takiego follow-upu jest trochę wytrącenie tą drugą stronę. Czasem przypomnienie się, a często wytrącenie tą osobę na chwilę, żeby jednak nam odpowiedziała, że nie, jednak nie, nic z tego nie będzie. Albo proces się przedłuża i proszę o cierpliwość. Albo proces się przedłuża i proszę o cierpliwość, dokładnie tak. Jeżeli nie ma tej odpowiedzi po follow-upie, to jak często powtarzać tego typu mail, tego typu wiadomość? Czy wysłać jeden follow-up i na tym skończyć, czy jednak ponowić go za jakiś czas? W sprzedaży standardowo działamy na trzech follow-upach. U nas przynajmniej działamy na trzech follow-upach. Natomiast jeżeli chodzi o rekrutację, to wszystko zależy od całego procesu, jakie były później kroki tak naprawdę. Czy ja próbowałam rozmawiać, dzwonić do tego rekrutera, na przykład jeżeli to był rekruter i rozmawiałem z rekruterem, bo to już jest wtedy jeden follow-up. Próbuję się dodzwonić, mam numer, najczęściej sięgam po telefon, pytam się, jak wygląda w ogóle dalszy etap rekrutacji, zastanawiam się, co powoduje, że jakby ta decyzja jest przedłużana i na tym etapie dostaję informację. Jeżeli potem umawiamy się, że za tydzień nie będzie żadnej informacji, mogę wysłać maila i tutaj właśnie umawialiśmy się, że otrzymam jakąś decyzję w ciągu kilku dni. Minęło już trochę czasu, mam wrażenie, że sprawa utknęła gdzieś w martwym punkcie. Zastanawiam się, no, będę zobowiązana za krótką informację zwrotną, nawet jeśli będzie na nie, i to jest pierwsze. No jeżeli tutaj nawet nie ma, no to szansa na to, że coś się dzieje, że nasz ranking, spadamy w tym rankingu poszukiwanych, nie mamy żadnej informacji, możemy jeszcze raz spróbować zadzwonić. Jeżeli nie będzie kontaktu, bo tak też się zdarza, że w pewnym momencie rekruter też cichnie i nie odpowiada naszych telefonów, to wtedy ten ostatni kończący się, tak zwany kończący follow-up, który mówi, że już jakby nie wiem, co się dzieje, oczywiście, jeżeli... Taki mailowy, tak, ostateczny. Dokładnie. Tak, taki ostateczny, nie wiem do końca, co się dzieje, też jakby jestem na etapie właśnie bardzo intensywnego poszukiwania pracy, więc jakby ze swojej strony i z uwagi na jakby brak informacji i pewnej spójności w tym procesie rekrutacyjnym, no chciałabym podziękować, jakby będę starała się też uczestniczyć w innych projektach rekrutacyjnych, natomiast jeżeli tutaj
Tutaj jeszcze coś się gdzieś tam zadzieje, to oczywiście prośba o informację, natomiast z mojej strony ja już nie będę więcej pisać i dzwonić. I na tym koniec. Jak jest w sprzedaży? Jeżeli jest to firma, na której ci zależy, albo komuś zależy, to czy wracać do niej za jakiś czas, czy tutaj też w kontekście osób poszukujących pracy, czy generalnie wdać już ją na tą listę firm niezainteresowanych i szukać po prostu innych? Co radzisz? Wiesz co, jeżeli chodzi o sprzedaż, w ogóle, no to tutaj mamy sporo różnych możliwości tak naprawdę, no bo ja w sprzedaży najczęściej pracowałam z klientami, którzy na początku powiedzieli mi nie. I to jest trochę tak, że my w sprzedaży bardzo często biegamy za tymi klientami, którzy mówią nam tak, czyli podnoszą rękę i mówią tak, ja chcę się dzisiaj spotkać. W związku z tym ja wielokrotnie dzwoniąc albo mailując, albo wysyłając zimne maile, trafiam na sytuację, w której ten klient jednak w danym momencie mówi mi nie teraz, proszę za 2, za 3 miesiące. I teraz standardowo sprzedawca wpisuje to do swojego CRM-u i odzywa się za 2 czy za 3 miesiące. A w tym czasie tak naprawdę u klienta bardzo dużo się dzieje i jakby te umiejętności i to, na co ja zawsze zwracałam uwagę, to na pielęgnowanie tego kontaktu z klientem i dostarczaniu mu pewnej wartości poza tym, co ja standardowo chcę sprzedać. Zawsze mnie interesowało, w jakich obszarach ten klient się rozwija, ta konkretna persona, jakiego rodzaju, różnego rodzaju zainteresowania, problemy ona ma. Jeżeli ma zainteresowania z obszarów właśnie HR-owych, albo na przykład był to dyrektor marketingu i interesował się no, swoją własną dziedziną, a ja akurat bardzo często dawno temu jeszcze zbierałam różnego rodzaju gazety, a to Harvardy, a to różnego rodzaju subskrypcje, więc czasem od czasu do czasu się nimi dzieliłam, raz na półtora, raz na dwa miesiące, podgrzewając ten kontakt w pewnym momencie, żeby za te dwa czy trzy miesiące, jak ja znowu do niego wrócę, znowu podniosę telefon, to żeby on mnie w jakiś sposób pamiętał. No dzisiaj my mamy wiele możliwości, bo mamy platformy do tego, na przykład LinkedIna, gdzie to ogrzewanie różnego rodzaju treściami, ale nie tylko treściami, bo ja nie muszę publikować, żeby budować swoją pozycję. Mogę równie dobrze komentować, mogę dzielić się swoją wiedzą w już rozpoczętych tematach i mamy szersze pole do popisu tak naprawdę w sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy, no to bycie w online'ach tak zwanych, ono też jest bardzo istotne. To wynika z tego, że my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym poszukujemy ciągle różnego rodzaju opinii. Kupujemy odkurzacz, poszukujemy opinii. W związku z tym na temat pracodawców też pracowników i pracodawców poszukujemy opinii. Tak jak my dzisiaj, pracownicy są sprawdzani przez pracodawców, tak samo pracownik ma prawo sprawdzać pracodawcę, bo to jest właściwie reakcja wiązana, jakiś taki sposób też przemyślany, partnerski do tego, żeby zacząć ze sobą w ogóle współpracę. To i kandydat, i klient się godzą na wspólną współpracę, więc my mamy możliwość zobaczenia, jak w ogóle firma się pozycjonuje w sieci. Mamy możliwość zobaczenia, jak jest zbudowany dział. Na LinkedInie jest możliwość wejścia na profil firmowy danej firmy i zobaczenia, jak często w danym dziale są rotacje. Oczywiście te rotacje, one są takie, nie do końca można je brać pod uwagę, to tylko i wynika z tego, że one są liczone od momentu założenia kont na LinkedInie, ale możemy już zobaczyć, w których działach na przykład częściej te rotacje występują. Więc jeżeli chcemy pracować w danej firmie, to z jednej strony możemy właśnie poszukać różnego rodzaju informacji o tej firmie na LinkedInie, ale z drugiej strony też możemy sprawdzić, jak często ta firma poszukuje kandydatów na dane stanowisko, na przykład ogłaszając się na jobboardach. Ci ludzie, którzy wyszukują pracę, znaczy poszukują pracy przez długi okres czasu, widzą powtarzające się ogłoszenia, więc to czasami też nie jest, może czasami warto zmienić wtedy firmę. Czyli, że rotacja jest zbyt duża. Jeżeli rotacja jest zbyt duża, coś tam jest nie tak, no to to może warto po prostu poszukać innej firmy, tak. Albo też sprawdzić, z jakiego powodu to ogłoszenie coraz się pojawia. Tak. Albo z jakiego powodu nie można jakaś firma zamknąć stanowiska, jeżeli ponawia to ogłoszenie cały czas, albo z kilka wakatów. Dokładnie tak. To jest też pomysł na takie pytanie, które można zadać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, kiedy my zostaniemy zaproszeni na tą właśnie rozmowę.
Do LinkedIna jeszcze nawiążemy, natomiast jestem też ciekawa, bo wspomniałaś o mailach i to w jaki sposób formułować te zimne maile. Natomiast co bardziej rekomendujesz? Pisanie maili bezpośrednio na skrzynkę mailową, czy jednak przy wykorzystaniu LinkedIna pisać wiadomości do wybranych osób? Czy to ma znaczenie w ogóle? To zależy. No, jeżeli ja widzę, że moja osoba decyzyjna na LinkedInie nie ma za bardzo dobrze wypełnionego profilu, a na przykład w komentarzach, w reakcjach specjalnie się nie udziela, to jest duże prawdopodobieństwo, że profil LinkedInowy nie jest przez nią tak dobrze wykorzystywany. W związku z tym prawdopodobnie komunikacja mailowa będzie zdecydowanie bardziej wskazana. Taka prawidłowa komunikacja na e-mail firmowy. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, że dana osoba decyzyjna jest na LinkedInie, często wchodzi w interakcję, ma wypełniony profil, no to też ja z jednej strony muszę pamiętać o tym, że zanim w ogóle do takiej osoby napiszę, też powinnam się do tego przygotować i ten mój profil powinien też lepiej wyglądać, bo w najprostszej postaci mój profil może być moją wizytówką, gdzie zgromadzę fakty ze swojego zawodowego życia i potrzebne referencje. A w bardziej zaawansowanej mój profil będzie profilem eksperckim, no bo tak czy siak dany pracodawca może poszukiwać na własną rękę informacji o mnie, o moim doświadczeniu. No to myślę, że w tej sytuacji wygrywa taki kandydat, który potrafi te informacje dostarczyć w już taki mimowolny sposób. Czyli właśnie z jednej strony będąc w sieci i dzieląc się swoim doświadczeniem. Pamiętając o tym, że też jakby tak od strony takich statystyk ponad 3 lata temu na polskim LinkedInie było ponad 1 000 000 ludzi, natomiast dzisiaj mamy ponad 6, więc jakby jest duża potrzeba korzystania z narzędzi online'owych, gdzie my jesteśmy w stanie chociażby w taki najprostszy sposób stworzyć swoją własną wizytówkę ze zgromadzonym doświadczeniem i referencjami od klientów, z którymi współpracowaliśmy. Mhm. Czyli podstawa to jest profil na LinkedInie, profil uzupełniony, taki, który przedstawia te nasze doświadczenia, te umiejętności, które są mocno powiązane też ze stanowiskiem, którego poszukujemy. Tak, przede wszystkim zadbany profil, czyli uzupełnione sekcje, dodane być może zdjęcie profilowe w większości przypadków, zdjęcie w tle, rekomendacje przede wszystkim, to jest siła, to jest największa siła, rekomendacje klientów i współpracowników, z którymi do tej pory współpracowaliśmy, ale też regularne budowanie sieci kontaktów. O te osoby, które z mojej perspektywy, z perspektywy mojego doświadczenia są istotne i być może nie teraz, ale nawet kiedyś, no bo my dzisiaj rozmawiamy o ludziach, którzy w tej chwili poszukują pracy, czyli prawdopodobnie są w sytuacji, w której tę pracę stracili. Albo są w trakcie jakiejś dużej zmiany zawodowej. Natomiast no, najlepiej szukać pracy wtedy, kiedy nie musimy jej szukać, czyli jakby zadbać już o te rzeczy trochę wcześniej, bo to jest przekaz, który przewija się w wielu odcinkach tego podcastu. Tak, to jest w ogóle taka historia. Ja miałam taką znajomą, która poszukiwała, właściwie nie poszukiwała pracy, ale lubiła raz na jakiś czas chodzić na rozmowy rekrutacyjne, żeby zobaczyć, co słychać. Co w trawie piszczy, co się zmieniło. I ona właściwie trzy razy do roku chodziła na takie rozmowy i rzeczywiście trafiła na tak zwaną ofertę swojego życia. Zmieniła pracę na bardzo dobrą pracę, w sensie nie tylko w związku z finansami, ale przede wszystkim taką rozwojową. Więc myślę, że jakby zadbanie o ten etap będzie takim naszym ubezpieczeniem, tak na dobrą sprawę. Dopytam jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o tym, że profil jest że podstawą jest tworzenie swojego profilu na LinkedInie. Mhm. Natomiast co z wysyłaniem wiadomości? Bo to, co mówi się a propos też działań na LinkedInie, też w kontekście działań sprzedażowych, to żeby ta pierwsza wiadomość do wybranej osoby nie była tą wiadomością sprzedażową. My w ogóle wybieramy wysyłanie wiadomości dzisiaj na LinkedInie w sprzedaży. Sprzedawcy wybierają, dlatego że mają poczucie, że ona szybko, że po pierwsze nie ma możliwości, żeby klient nie zobaczył tej wiadomości. W związku z tym liczymy na to, że nam bardzo szybko odpowie.
Naprawdę jest taka, że no możemy się przeliczyć, bo właśnie z jednej strony tych wiadomości znowu teraz na tym kanale jest bardzo dużo. Nieprawda jest taka, że czasem wyróżnieniem będzie napisanie na maila, bo tych wiadomości mailowych o dziwo może nie być aż tak dużo wysyłanych właśnie dzięki erze social sellingowej. Ale jeżeli już się bierzemy do napisania, to po pierwsze dodajmy tą osobę do sieci kontaktów, jeżeli jej nie mamy. Sprawdźmy, zobaczmy, czy dana osoba z tej firmy, w której chcemy pracować, czy nie publikuje różnego rodzaju ogłoszeń. Jeżeli te ogłoszenia są, to zobaczmy, jeżeli ogłoszenia są, to oczywiście możemy na nie aplikować. Możemy nawet napisać, jeżeli jest już koniec albo jesteśmy pod koniec żywotności tej oferty na LinkedInie, to możemy sprawdzić u tej konkretnej osoby, zapytać ją, czy to ogłoszenie jest właśnie jeszcze aktualne, albo czy proces już jest bardzo mocno zaawansowany, bo widzimy, że tak naprawdę ogłoszenie wisi od miesiąca, półtorej. Co prawda jest jeszcze otwarte, no ale umówmy się, jeżeli bardzo dużo CV się nasłało, to raczej rekruterzy nie działają w ten sposób, że spotykają się z każdym kandydatem, tylko wybierają pierwsze 20-30 CV. A jeżeli są dobrze gdzieś tam trafione, to spotykają się, wybierają kilka, dzwonią do kilku, spotykają się jeszcze z mniejszą liczbą, więc a resztę bazy zostawiają na następny moment, w którym będzie potrzebna osoba o podobnym profilu. Więc wydaje mi się, że wtedy warto do tej osoby decyzyjnej napisać właśnie, że jesteśmy zainteresowani tą ofertą, jesteśmy właśnie na etapie bardzo intensywnego poszukiwania pracy, mamy takie poczucie, że to jest właśnie jakby to stanowisko, jesteśmy w stanie tutaj pewne rzeczy ze swojej strony gdzieś pokazać, nawet mamy pomysły, w jaki sposób to stanowisko moglibyśmy wzbogacić, dodatkowo rozwinąć, szczególnie w obszarze takim i takim, przy obecnych sytuacjach rynkowych i zapytać, czy to jest jeszcze moment na to, żeby można było podesłać swoje CV i jeżeli już, to podesłać to CV tej osobie. Tak też możemy zrobić. Czyli jeżeli jest ogłoszenie, mamy informację o prowadzonej rekrutacji, to od razu w pierwszej wiadomości możemy do niej nawiązać. Tak, dokładnie tak. A co jeżeli firma nie poszukuje otwarcie? No właśnie, i tu jest, jeżeli nie poszukuje otwarcie, no to tutaj jest taka sytuacja, jak wspominałam wcześniej, nawet kiedy mówiłam wcześniej, jeżeli nie poszukuje, no musimy napisać wiadomość. Jeżeli mamy napisania wiadomość dłuższą niż powiedzmy 50-60 znaków, to lepiej wybierzmy tego maila. Myślę, że będzie bardziej skuteczne. I właśnie z jednej strony zaciekawmy tym początkiem. Napiszmy, że od jakiegoś czasu przyglądamy się gdzieś tam tej pracy w tej firmie. Mamy ją nawet na swoim celowniku, mamy ją na swojej liście takich zawodowych celów, żeby dostać się do tej firmy. Ale właśnie zastanawiamy się, bo to może być dosyć ciężkie, może być trudne, bo obserwując ich działania widzimy, że od dawna nie publikują ofert. Być może jest tak, że część rekrutacji odbywa się wewnętrznie. No i zastanawiamy się, na ile nasze doświadczenie tutaj mogłoby spowodować, żeby włączyć nas właśnie do takiej wewnętrznej rekrutacji, jeżeli się ona pojawi. I już, tak? Mimo wszystko postanowiliśmy zaryzykować, wyjść z inicjatywą, propozycją na przykład rozmowy albo wysłania tego CV, gdzie podzielimy się jakimiś konkretnymi przemyśleniami właśnie w temacie, na przykład jeżeli pracuję w sprzedaży, to w obszarze pozyskiwania klientów do sprzedaży czy wznowień współpracy, bo tym zajmujemy się na co dzień. No i pytanie, czy to może być ciekawe dla tej osoby konkretnej, dla jej działu. No i oczywiście będziemy wdzięczni, jeśli nie pozostawią naszej wiadomości bez odpowiedzi. Bez względu na to, czy będzie na tak, czy na nie. Dopytam się ciebie. Czy w wiadomości mailowej dołączać CV? No, jeżeli piszę o tym, o swoim doświadczeniu zawodowym, to chciałabym wiedzieć więcej. Mogę dołączyć CV. Znaczy, widzę pewien sposób na działanie, że ja nie dołączam CV i to powoduje po drugiej stronie, jeżeli mail jest dobrze napisany, jakąkolwiek odpowiedź. Czyli no dobrze, no to poproszę jeszcze o CV, tak? To może tak być.
I wtedy, jeżeli CV jest dobrze napisane też, a jakby mówiąc dobrze napisane, mam na myśli dopasowane do tej konkretnej oferty, no bo my jesteśmy też trochę tacy przyzwyczajeni, że jak mamy jedno CV z naszym doświadczeniem, ono jest niezmienne, to wysyłamy na wiele różnych ofert, które czasem się różnią, bo jest napisane troszeczkę szerzej opisane jest stanowisko, są dodane trochę inne, na przykład, nie wiem, znajomość języków, znajomość różnego rodzaju programów. No, mamy oczywiście nasze swoje doświadczenie, gdzieś próbujemy to wpasować, więc jeżeli mamy dobrze dopasowane CV, to oczywiście możemy je dodać od razu w mailu, możemy też go nie dodać. Tylko wtedy no, może być taka sytuacja, to może powodować, że po drugiej stronie ten klient jednak rzeczywiście zaciekawiony wiadomością będzie chciał z nami porozmawiać i wtedy powie, no dobrze, okej, to proszę podpisać CV. Też tak może być. Także to jest już nasza indywidualna decyzja, czy będziemy chcieli wysłać od razu, czy możemy spróbować i tak, i tak. Możemy testować, prawda? Jak to się będzie sprawdzać? Pytanie drugie to do kogo pisać? Przyjęło się gdzieś na etapie poszukiwania pracy, żeby napisać do osoby z działu HR i do potencjalnego przyszłego przełożonego. Czy zgadzasz się z tym, czy chciałabyś coś dodać? Albo powiedzieć, że nie. Mhm. Też jestem zdania, że znaczy wiesz, w sprzedaży to jest tak, że jak napiszesz do dwóch osób, to zawsze jest szansa, że odpowie ci jedna. Tak? Więc pod tym względem to na pewno ma sens. Z drugiej strony, jeżeli to jest duża firma, bardzo duża firma, która ma kilka działów, to może się okazać, że ja jako HR wiem o jeszcze jakiejś ofercie pracy, być może w innym dziale, o podobnym profilu, gdzie jest oferta pracy o podobnym profilu. I teraz niekoniecznie ta osoba decyzyjna, no ta osoba decyzyjna rzeczywiście, do której ja napisałam, może nie mieć takiej oferty pracy, a może się okazać, że HR wie coś więcej. Więc wtedy napisanie do osoby z HR-u, no ale też pamiętajmy, że dzisiaj, jeżeli mówimy o dużych firmach, to często osób z HR-u jest multum. Jest 20 osób z HR-u, w związku z tym do której osoby z HR-u ja mam napisać? Czy mam napisać po prostu do dyrektorki HR? No, może to nie być zawsze najlepszy pomysł. Natomiast dzięki na przykład LinkedInowi mamy możliwość namierzenia tych osób, które stoją pod konkretnym ogłoszeniem. I teraz tak, na przykład jeżeli widziałam ostatnio, że Allegro ma swoją własną wewnętrzną stronę do aplikowania do ogłoszeń i przy każdym ogłoszeniu jest osoba odpowiedzialna. To jest na ich wewnętrznej stronie, jest osoba odpowiedzialna za rekrutację tego konkretnego stanowiska. I teraz my też możemy wejść sobie wtedy na LinkedIna, na profil tej osoby, zobaczyć, czy ona publikowała to konkretne ogłoszenie. Możemy je skomentować, możemy je polecić, a możemy po prostu też napisać do tej osoby właśnie wiadomość na LinkedInie albo po prostu też wiadomość mailową. Na pewno musimy szukać tych konkretnych osób, które są odpowiedzialne za rekrutację na dane stanowisko, a z drugiej strony też możemy dać znać już, jeżeli tylko rekruter opublikował posta i powiedział, i na przykład w tym poście powiedział, że no tutaj poszukujemy takiej osoby o takim doświadczeniu do zespołu na przykład Agnieszki Jurkowskiej, no to wtedy jest taka sytuacja, że możemy, już wtedy mamy podane jak na tacy imię i nazwisko tej osoby do działu, którego będzie ta osoba rekrutowana. Mhm. Czyli starać się zidentyfikować osobę, która odpowiada za daną rekrutację albo za dany obszar, który nas interesuje, na przykład za obsługę danego działu, jak na przykład osoby na stanowisku HR Business Partnera. Na przykład tak, dokładnie. Mhm. Rozmawiamy o LinkedInie. Ciekawa jestem, co jeszcze tutaj LinkedIn nam może podpowiedzieć, czy też w jaki sposób, z jakich taktyk, typ korzystasz do tego, żeby wykorzystać informacje, które są na LinkedInie do researchu chociażby, czyli ważnego tego etapu, o którym rozmawiamy. Mhm. No, jeżeli chodzi o research, to tak na dobrą sprawę szukam w wielu różnych miejscach informacji o firmach. Bardzo mnie interesuje taki zawsze trochę taki helikopter view i większy obraz
nie tylko tego, co się dzieje w danej firmie, ale też co się dzieje w danej branży. W związku z tym informacje, śledzę zawsze informacje branżowe. I jeżeli chodzi o daną firmę, to też nie konkretny dział, ale w ogóle obraz całej firmy, czyli nie tylko na przykład wywiad z dyrektorem finansowym, albo z dyrektorem IT, albo z dyrektorem sprzedaży, ale też co właśnie na to mówią inne działy, na pracę w danym momencie, na to, co się dzieje w danej branży. I tak samo, no jakby śledzę różnego rodzaju, gdzieś zbieram te różne informacje. Natomiast zdecydowanie LinkedIn jest w stanie nam pomóc w zbieraniu informacji, jakby sprawdzaniu też tego, tej firmy, tej potencjalnej naszej firmy, w której chcielibyśmy pracować, chociażby pod kątem tego, jak wygląda employer branding. Tutaj HR-y, marketing robią naprawdę dobrą albo złą robotę. Czasem pokazują, w jaki sposób działają, jak się integrują, jak dbają w ogóle o markę swoich własnych pracowników też. Więc jakby tych informacji, czy w ogóle są na LinkedInie. Oczywiście to nie jest tak, że tylko firmy, które są na LinkedInie i które gdzieś tam dbają o tak zwany dobry PR, to są świetne firmy, bo mogą być firmy, których nie ma na LinkedInie, które o to jeszcze na tą chwilę od tej strony takiej marketingowej nie dbają, ale są świetnymi firmami, w których naprawdę ludzie się bardzo dobrze czują, wieloletnio pracują. Natomiast, no, tak jak mówiłam, żyjemy dzisiaj w świecie, w którym te opinie są dosyć mocno ważne i są firmy, które już coraz częściej o to dbają i przykładają do tego uwagę, a są firmy, o których, które tak naprawdę tego też nie robią. Czyli też warto wychodzić poza LinkedIn. Zdecydowanie tak. I tutaj też możemy się posiłkować różnymi portalami, które pokazują nam trochę też szerszy obraz, jeżeli chodzi o pracowników. No oczywiście bardziej zadowolonych, mniej zadowolonych, to jest trochę tak jak z opiniami o lekarzach. Zawsze się znajdzie taki pacjent, który z jednej strony jest niezadowolony, ale z drugiej strony gdzieś trzeba wypośrodkować te informacje i wyciągnąć wnioski, czy to jest właśnie ten klient, z którym chcielibyśmy popracować. Szczególnie na przykład, jeżeli dołożymy do tego jeszcze informacje z jobboardów, czyli widzimy, że regularnie na danym stanowisku poszukują pracownika i pytanie, dlaczego tak się dzieje. Szczególnie, że na przykład, nie wiem, widzimy, że zespół danej osoby ma tylko 3-4 osoby, więc to nie jest tak, że on się regularnie powiększa, ten zespół, nie? A zmiany są dosyć częste. Ja mam taką jedną główną myśl, że wszystkie działania warto wdrożyć, natomiast zacząć się od tego, żeby stworzyć swoją listę firm. Bo wtedy rzeczywiście możemy szeroko pójść z researchem i nie ograniczać się do jednego portalu, czy ogłoszeniowego, czy social medium, tak? Tak, zdecydowanie. I to jest tak naprawdę taki nasz pierwszy krok, czyli wyselekcjonowanie takich firm, z którymi chcemy podjąć współpracę, które widzimy, że są zbieżne z naszym doświadczeniem i gdzie my naprawdę jesteśmy w stanie najwięcej tak naprawdę wnieść. Szukamy takich firm, w których mamy największą szansę tak naprawdę na wygraną, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, nasze umiejętności. Częścią prospektingu wydaje mi się, że jest też proszenie o rekomendacje. I czy słusznie? Tak, oczywiście, że tak. My możemy dzisiaj dzięki LinkedInowi sprawdzić, czy nasi znajomi, szczególnie ci w drugiej sieci poziomu takiej znajomości, mają te konkretne osoby w swoich własnych kontaktach i ich też możemy oczywiście prosić o polecenia. Zdecydowanie tak. Dokładnie. No i tutaj jakie taktyki, wskazówki zdradzisz, w jaki sposób prosić o te polecenia? Czy też informować innych, że szukamy pracy? No oczywiście, no jakby tutaj też jest kilka dróg, bo z jednej strony możemy napisać posta, na którym opowiemy o swoim doświadczeniu, bo tutaj też widzę różne drogi. Część kandydatów pisze po prostu, że obecnie jestem otwarty na wszelkiego rodzaju nowe oferty pracy, także zapraszam do kontaktu i na tym koniec. Są ludzie, którzy rzeczywiście wykazują trochę więcej wysiłku, opisują to swoje doświadczenie, to co ostatnimi czasy robili i czasami zaznaczają konkretne osoby wspierające,
No ale zdecydowanie gdzieś zbierają ten cały swój pakiet doświadczeń, opisują to, przybliżają swoje doświadczenie tym, którzy to czytają. No i te posty rzeczywiście chyba mają dosyć spore zasięgi i bardzo daleko się niosą. Często widuję takie i sama też zresztą udostępniam, jeżeli ktoś szuka, a czasami nawet mam takie gdzieś tam otwarte oko, bo też z uwagi na te swoje doświadczenia rekruterskie mam w swojej sieci kontaktów rekruterów. Jeżeli widzę, że rekruter poszukuje, a tutaj przed chwilą widziałam, że kandydat poszukuje, czasami zdarza mi się to polinkować. Raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem, ale zdarza mi się polinkować te dwie osoby, bo być może będą miały o czym rozmawiać. I to jest jeden z takich sposobów. A z drugiej strony to jest też pytanie o rekomendacje, czyli o polecenie. Najczęściej obserwuje się takie zjawisko wśród znajomych, czyli wiemy, że ktoś wśród znajomych pracuje w danej firmie, albo albo zna kogoś w firmie, w której ja chciałabym zostać polecona i wtedy to polecenie ma zawsze największą moc, no bo jednak z tak zwanego polecenia to jest tak trochę w zaufaniu, więc często to jest bardzo dobry kanał do tego, żeby przejść już tą pierwszą drogę takiego poszukiwania konkretnej firmy, umawiania się na spotkanie albo umówienia się na rozmowę. I to zdecydowanie, to polecenie skraca nam ten sposób poszukiwania pracy, ale ono też powinno być dobrze zrobione. No właśnie, tak to zrobić dobrze. No właśnie, jeżeli chodzi o dobrze zrobione, czyli przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, co chcemy przekazać tej osobie. Bo oczywiście możemy się z jednej strony zapytać naszego znajomego, że widziałam, że w twojej sieci kontaktów masz taką osobę, zastanawiam się, czy to jest osoba, którą w ogóle znasz, czy to jest tak, że po prostu masz ją w kontakcie, tak? No bo na LinkedInie wiemy, że często dodajemy do sieci, albo dostajemy zaproszenie, albo sami dodajemy do sieci ludzi, których niespecjalnie znamy, więc warto się dopytać w pierwszej kolejności, czy to jest osoba, z którą ten mój kontakt ma jakieś dobre relacje. Jeżeli nie, to okej. Okay. To warto czasem po prostu w inny sposób poszukać kogoś, kto ma te relacje. Natomiast jeżeli ma relacje, no to to pytanie, czy on się będzie z tym dobrze czuł, bo to też musi być okej okay w stosunku co do niego i czy będzie mógł nas polecić tej osobie, polecić, zarekomendować, napisać jakąś krótką wiadomość, gdzieś nas zlinkować, że poszukujemy pracy w takim obszarze i najlepiej by tu było, żebyśmy my właśnie przygotowali mu taką krótką notkę na nasz temat. I tu znowu wracamy do notki, czyli do takiej krótkiej wiadomości mailowej, w której opiszemy właśnie informacje na temat tego, dlaczego chcemy w danej firmie pracować, jaka jest nasza historia, kim jesteśmy, dlaczego właśnie ryzykujemy i chcemy pracować akurat w tym konkretnym dziale u tej konkretnej osoby. Więc plus oczywiście przygotować dobre CV, bo to też będzie kolejny krok. I pytanie, czy w ogóle ta osoba miałaby chęć na to, żeby chwilę porozmawiać. To jest świetne, tak? Bo jeżeli mówi tak, to mamy większe prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i wtedy nawet jeżeli to też może się wiele zdarzyć, bo czasami jest tak, że przecież nie wszystkie polecenia kończą się happy endem. W związku z tym trzeba też przygotować się na to, że też możemy nie uzyskać jakiejś odpowiedzi. W związku z tym ten follow-up będzie też tutaj kluczowy. I już. Tutaj jest to, ta akceptacja nie, to prawo do nie, które dajemy drugiej stronie, jest takie bardzo uwalniające nas z takich oczekiwań, które może zbyt duże możemy czasami nakładać na jakąś osobę albo na sytuację, w której jesteśmy, albo którą inicjujemy. Tak przynajmniej to odczuwam, bo takim też dużym spokojem opowiadasz o tym całym procesie i komunikacji. Wiesz co, to chyba takie wchodzenie w buty klienta, no przecież ja też jestem klientem i prawdę powiedziawszy, czasem zdarzyło mi się, przyznaję, odebrać telefon i powiedzieć, że wie pani co, teraz nie mam czasu, albo teraz jestem na spotkaniu, chociaż nie byłam realnie na spotkaniu, proszę zadzwonić za jakiś inny czas, a później już tylko zapamiętam numer i nie będę odbierać. Zupełnie mówię bez kłamstw, po prostu tak mi się zdarzyło. My najczęściej nie chcemy powiedzieć nie w danym momencie ze względu na to, że może nie, to nie jest tak, że nie do końca jesteśmy zainteresowani albo rzeczywiście nie chcemy kupić, ale po prostu nie mamy na to czasu albo ta osoba, z którą rozmawiamy, w jakiś sposób nas nie przekonała.
nie wiem, nie zyskała tego minimum zaufania, które może zyskać podczas rozmowy, żeby dać jej jeszcze te 2 minuty, żeby z nami trochę więcej porozmawiała i powiedziała, z jakim tak naprawdę komunikatem dzwoni. Boimy się i nie chcemy tej osoby zranić, nie chcemy jej odmówić tak bezpośrednio, więc wolimy to przyciągnąć w czasie, licząc na to, że sama zrezygnuje, że sama się domyśli i sama zrezygnuje. Więc powiedzenie każdemu klientowi, osobie, z którą rozmawiamy na temat pracy, powiedzenie, że będę ogromnie wdzięczna za jakąś informację zwrotną, bez względu na to, czy ona będzie na tak, czy na nie, powoduje, że po drugiej stronie właśnie nie ma tego ciśnienia i jest już wybrzmiewa ta informacja, że to też nie jest okej. I teraz to, co się zazwyczaj dzieje w takich sytuacjach, to jakaś część klientów nadal nam nie powie, ale zdecydowanie rośnie słupek po tej stronie klientów, którzy mając taką wiadomość rzeczywiście odpowiadają. Więc jakby z mojej perspektywy to jest wygrana. Bo my znowu nie będziemy musieli tracić czasu na i angażować się w jakieś takie procesy, tutaj w tym przypadku rekrutacyjne, które ani z naszej strony, ani ze strony klienta po prostu nie mają sensu. My jako poszukujący pracy trzymamy się wtedy nadziei kurczowo, że a może jednak tu jeszcze coś wyjdzie. Pomimo tego, że czekamy, nie wiem, że to jest drugi, trzeci miesiąc czekania i tak naprawdę no, z każdym dniem nasze szanse na odpowiedź na tak właśnie maleją. Oczywiście cuda się zdarzają i czasami się to też zdarza, no ale z drugiej strony, czy ja naprawdę chcę pracować w firmie, która przez 2-3 miesiące nie była w stanie podjąć nie tylko decyzji, ale też ten proces rekrutacyjny nie wyglądał tak, jak ja bym chciała w ogóle, żeby wyglądał. W sensie takim, że ja na przykład nie miałam regularnej komunikacji, bo co innego, kiedy ja czekam 3 miesiące, ale ta na przykład pani czy pan z HR-ów, czy w ogóle osoba odpowiedzialna po stronie klienta, pracodawcy za ten proces, utrzymuje ze mną regularny kontakt. No to jest zupełnie inna historia. Nie? No bo ja wtedy mogę czekać, tam zaciskam pięści i czekam. Natomiast jak najczęściej nie mamy tego kontaktu i pytanie, czy ja rzeczywiście chcę pracować w tej firmie, tak? Czy ja szukam po prostu już byle gdzie, żeby się na ten wakat załapać. Bardzo Ci dziękuję, Marzena, za przygotowanie, za wszystkie przykłady, które przekazałaś. Z jaką myślą chciałabyś zostawić naszych słuchaczy? Chciałabym, żeby mieli takie poczucie, że rzeczywiście zdecydowanie lepiej jest ten proces wziąć w swoje ręce, żeby nie zostawić tak naprawdę swoich wyborów i swojego życia przypadkowi. Myślę, że tutaj takie 3 najważniejsze rzeczy, to z jednej strony przygotować się do tego poszukiwania pracy, przygotować od strony takiej strategicznej określenia tego, z kim ja chciałabym tak naprawdę pracować, z kim ja chciałbym pracować, kto jest moim takim idealnym pracodawcą. Znaleźć potem do tego jakieś osoby, persony decyzyjne, do których napiszę wiadomość, wybiorę kanał, czy to będzie LinkedIn, czy to będzie polecenie, czy to będzie po prostu zwykły mailing. Po drugie, musimy się uzbroić w cierpliwość, ale też szanować siebie. Jeżeli nie dostaniemy krótkiej informacji po tygodniu, 2, nie bójmy się zapytać i zróbmy ten follow-up. On jest tak naprawdę często zaniedbywany, a jego potencjał jest bardzo duży. W sprzedaży ogromny, jako drogi dotarcia i realnie sprawdzenia zaangażowania też klienta. Więc tak na dobrą sprawę, po pierwsze z jednej strony się przygotujmy, z drugiej strony zadbajmy też o nasz profil na LinkedInie, jeżeli z naszej perspektywy ci pracodawcy, do których chcielibyśmy dotrzeć, tam są, sprawdźmy to. I myślę, że tak na dobrą sprawę, jeżeli nam się nie uda, to spróbujmy od nowa przeanalizować ten proces i jeszcze raz, na pewno efekty będą zdecydowanie lepsze niż wysyłanie miesiącami po kilkaset CV na jobboardy. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki serdeczne. Już po zakończeniu nagrania Marzena powiedziała, że najtrudniej jest zbudować prosty przekaz osobie, który ma sens. Bardzo się z tym zgadzam i mam nadzieję, że ta rozmowa pokazała Ci, jak to zrobić i zachęciła do bezpośredniego poszukiwania pracy. Marzena zgodziła się, aby przykłady wiadomości, maili, którymi dzieliła się w rozmowie, udostępnić w formie pisemnej,
Także już nie trzeba wracać do podcastu, do treści tego odcinka. Wszystkie te przykłady znajdziesz w notatkach tego odcinka na mojej stronie www.insightskills.pl. Tak jak wspomniałam, temat sprzedaży w poszukiwaniu pracy był już podejmowany w podcaście. Jest to wspomniana już rozmowa z Magdą Krawczak, odcinek numer 4 oraz mój odcinek solowy numer 64, w którym opowiadam o organizacji procesu poszukiwania pracy i tworzeniu swoich własnych KPI na podstawie lejka poszukiwania pracy. Jeżeli masz poczucie, że potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniu pracy, to zapraszam Cię na konsultację ze mną. Pierwsze 20-minutowe spotkanie oferuję bezpłatnie. Pozdrawiam Cię już serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!